się boję. No idę już, już wolne. Wolne. Czy kole stani? Stani, stani! Stani, stani! Stani, stani! Stani, stani! Stani, Kubuś, wstań. Poszedłem tam budować samolot, na tej podpisowa szaszką, żeby się leczyłem.
a potem byli na nakazie pracy, na nakazie pracy przerwy. Powiem o tym nakazie pracy, bo myślę, że młodzi nasi służbowcy w ogóle nie wiedzą, o tym mówimy. Ale można było to zaczynić. Witam, traktowałem to trochę jako zaskoczenie. Nie, jest tak się tam nie wyszła produkcja doskonałej wyroby. Także to mi się bardzo spodobało po tej praktyce. Przypominam, że chyba to były pierwsze dni otwarte, to było 10 tysięcy ludzi przeszło przez fabrykę. Oczywiście ta kalkulacja nie jest tak dokładna jak dzisiaj, bo dzisiaj dokładnie policzymy, bo sobie znaczymy, prawda? Także ta ilość osób wcale mi nie, że tak powiem, nie zaskoczyła. Dlaczego akurat polskie zakłady odbierze tak dużym zainteresowaniem się ten zakład? Nie wiem, mi się wydaje, że po pierwsze produkuje się coś, co jest takie ciekawe, prawda? Nie wiem. Niewiele jest takich zakładów, które produkuje gotowe produkty latające. A druga sprawa jest też taka, że technologie, które się tutaj stosuje, są dla młodych ludzi na tyle interesujące, że myślę, że to jest między innymi też taki motor, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I trzecie, to na pewno dużo jest takich osób, które kiedyś pracowało tutaj w tej fabryce i przychodzą tu z czystej ciekawości zobaczyć, jak się fabryka zmieniła, jak wygląda, z takiego ciekawego, nowego pojawiło się. Jak pan dzisiaj patrzy na tą decyzję o tym, żeby ten 17 sierpnia zrobić tak bogatym dniem, czyli dzień otwarty i piknik ochotniczy, który zapowiada się atrakcyjnie, warto było podjąć ten decyzję? To była wspólna decyzja. Wiem, że to jest trudne, bo organizacyjnie na pewno to nie jest łatwe, żeby coś takiego zorganizować, ale to się nie robi dla ludzi. Żebyśmy się dobrze bawili. Bo to jest święto nie PZR-u, nie firmy. To jest święto nas wszystkich tutaj mieszkających w Mielcu i w okolicy, prawda? Mieszkańcy już pytają, czy jest szansa na powtórki. Co pięć lat się jest jakaś różnica, prawda? Jest powtórka, prawda? 5 lat temu mieliśmy 70-lecie, prawda? Robiliśmy taką imprezę, tylko to wtedy, że był tylko PZR, prawda? I pamiętam po tej imprezie, byśmy powiedzieli, dlaczego to tylko PZR, jak to jest... Ten zakład funkcjonuje i działa na terenie Mielca, na terenie okolicy. Jakieś inne władze też się włączą to wszystko. Dlatego był taki pomysł, żebyśmy to zrobili razem z prezydentem. Cieszymy się, że marszałek województwa podkarpackiego się włączył w to wszystko, bo jednak ta firma chyba jest firmą ważną nie tylko dla Mielca, ale i dla całego Podkarpacia. Ale to jest mimo wszystko bardzo duży wysiłek pracowników zakładu. Jest wysiłek duży pracowników zakładu, są to wolontariusze, którzy sami się zgłosili do tego i cieszę się, że w dalszym ciągu takie osoby w firmie pracują, a jeśli chodzi o ten wolontariat, to takim doskonałym przykładem jest właśnie samolot Łoś, prawda? To też był wolontariat. To nie było tak, że myśmy zmuszali kogoś do tego, żeby zbudować ten model sylwetkowy, tylko to była typowa inicjatywa pracowników, czyli nasi pracownicy nie tylko wykonują swoje obowiązki codzienne, ale też bardzo chętnie się włączają w tego typu rzeczy. Co w tajemnicy trzymaliście Państwo powstanie tej dysku? Ja nie wiem, to jakaś tajemnica, ja też na ten temat dużo nie wiem. Trzeba by się tutaj zapytać szefa PR-u. Czy taka impreza jest też promocją dla firmy w kontekście przetargu na śmigłowce? Nie oddziałuje ona na skalę, że tak powiem, krajową, ale każda forma prezentacji firmy
czy wyrobu, który się produkuje, jest jakąś tam promocją, prawda? Także też liczymy na to, że się informacje na ten temat pojawią no, szerzej. Dobrze, no to życzę miłej zabawy. Gratulujemy.